Międzynarodowy ruch ekologiczny Extinction Rebellion powstał w Wielkiej Brytanii w 2018 roku. Za cel postawił sobie powstrzymanie globalnej środowiskowo-społecznej katastrofy. Ich metody działania to różne formy protestu z masowym nieposłuszeństwem obywatelskim na czele. Jest to świadome, bezprzemocowe łamanie prawa przez uczestników, mające prowadzić do zatrzymań i aresztów. Dowiedziałem się akcji, którą w centrum Warszawy organizował polski Extinction Rebellion. Na rozmowę zgodził się Tomek. Znajdujemy się właśnie przed warszawskim oddziałem NBanku. Jesteśmy tutaj na proteście typu die-in. Jest to protest, w ramach którego uczestnicy kładą się na ziemi, żeby pokazać wizję tego, jak będzie wyglądał nasz świat, jeżeli nie zmieni się nasza polityka klimatyczna. To między innymi przez działania dużych podmiotów biznesowych i bankowych, takich jak NBank, jesteśmy na takiej drodze, na której jesteśmy. To znaczy, jeżeli te podmioty nie zerwą swoich relacji z dużymi firmami wydobywczymi czy energetycznymi, to ten system naczyń połączonych nie będzie w stanie ze względu na swoją bezwładność zatrzymać się. Nawet pomimo szczerych chęci, które obywatele mogą wyrażać poprzez ich indywidualne zachowania konsumpcyjne i tego typu działania. Żeby to podkreślić, jesteśmy tutaj, żeby pokazać NBankowi, że wbrev temu, co on oświadczył 26 czerwca w swoim oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej, jego działania rynkowe nie są absolutnie zbieżne z postulatami grup ekologicznych i ruchów, które mają na celu ochronę klimatu. Powiedz mi coś trochę więcej o tej samej idei tego protestu Die In. Co on ma tutaj symbolizować? Ma niejako nawiązywać do tego, co dzisiaj obserwujemy w środowisku, to znaczy do szóstego wielkiego wymierania gatunków. Wbrew temu, co myślimy sobie na co dzień, my nie jesteśmy oddzielnym podmiotem od środowiska, jesteśmy jego częścią. I nasze działania, które prowadzą do degradacji środowiska, mogą też doprowadzić do naszej degradacji i do wymarcia. I to ma być bardzo obrazowe pokazanie, co może się stać, jeżeli nie zaprzestaniemy naszych działań związanych z emisją, między innymi z emisją CO2, ale oczywiście nie tylko. Jest to forma protestu, która jest niejako inspirowana ruchami nieposłuszeństwa obywatelskiego ze Stanów Zjednoczonych, które były związane z ruchem zniesienia segregacji rasowej. Tam były protesty tak zwane sit-in, w których Afroamerykanie siadali w miejscach, w których ze względu na segregację rasową nie mogli po prostu siadać. W ten sposób demonstrowali nieposłuszeństwo obywatelskie i chcieli sprzeciwić się temu systemowi, który stawiał ich niżej niż białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jacy ludzie do Was się zgłaszają najczęściej teraz i czy jest z Twojej perspektywy, czy jest ich dużo? Z mojej perspektywy widzę naprawdę dużą ilość przede wszystkim młodych ludzi, którzy przychodzą do nas, przede wszystkim chcą się czegoś o nas dowiedzieć i wyrazić pewien rodzaj czegoś, co określa się jako smutek klimatyczny. To znaczy, jest na czym pewnego rodzaju polega? To jest pewne poczucie bezradności, bo ludzie widzą, że nawet jeżeli będą jeść mniej mięsa, nawet jeżeli sami będą używać mniej plastiku, będą starać się przez swoje zachowanie w jakiś sposób przyczynić się do mniejszego zużycia zasobów, a przez to też mniejszego śladu węglowego, to absolutnie nie wystarczy, bo to ci wielcy gracze i wielkie aspekty polityki całych państw, wszystkich państw, nawet nie jednego, tylko wszystkich, to one tak naprawdę za to odpowiadają. Czyli to jest poczucie często takiego smutku, bezradności i świadomości, że dotychczasowe takie praktyki oparte na indywidualnym wyborze, na takim konsumeryzmie, że nie będę na przykład korzystał z plastikowych słomek, nie wystarczą. Co gorsza, drugim aspektem tego smutku jest to, że już od bardzo wielu lat środowiska naukowe, środowiska ekologiczne sygnalizują ten problem. Natomiast jesteśmy pewnym, być może nie ignorowani, bo nie chciałbym tak tego ująć, ale w porównaniu do tego, jak wielkie jest to zagrożenie, nie jest to nagłaśniane wystarczająco. Głównymi postulatami Extinction Rebellion jest to, żeby po pierwsze mówić prawdę, to znaczy dawać przekaz ludziom, którzy o tym nie wiedzą, którzy nie są jeszcze świadomi, jak bardzo postępują te zmiany klimatyczne, ta sytuacja jest naprawdę poważna. Drugim postulatem jest działać teraz, bo nie mamy czasu. Absolutnie nie mamy czasu. Czy działanie w ramach Extinction Rebellion to jest Twoja pierwsza aktywność polityczna? Pierwsza aktywność. Można to nazwać aktywistyczne, czy polityczne. Tak? No i jak to wygląda na razie z Twojej perspektywy? Podoba Ci się to mniej więcej coś, czego się spodziewałeś? Ja szczerze mówiąc niczego się nie spodziewałem, bo tak jak mówię, miałem zerowe doświadczenie z tego typu ruchami, ale czuję niesamowitą energię, ponieważ
duża część tego smutku kończy się, kiedy człowiek faktycznie zaczyna działać. Nawet jeżeli są to działania małe, być może na początku chaotyczne, bo jesteśmy młodym ruchem, to przez samo działanie człowiek czuje, że jednak ten los, choćby nie był całkowicie w jego rękach, to jednak, że pewien wpływ na los on ma. To jest ważne.